Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym ukochanym łowcy i będziemy próbować sobie pocisnąć jakieś lożki. W zeszłym tygodniu były odcinki z Berserka, z Paladyna i z Druida, natomiast nie było z łowcy, więc teraz do tego łowcy sobie przejdziemy i na tym łowcy będziemy próbować coś pocisnąć. No tutaj głównie mam na myśli strefę mroku, bo jednak troszkę gemików wymieniliśmy dzięki temu eventowi, który był od piątku do wczoraj tak naprawdę. No i tutaj wiadomo, pachołki mają lepsze te itemki, też troszeczkę itemki gemy. Mają lepsze te gemy, też troszeczkę tutaj z statystyki poszło golda, więc no mam nadzieję, że coś w tej strefie mroku uda się podziałać. Tornado, jeżeli chodzi o tornado, to codziennie na live'ach coś tam sobie próbujemy tego tornada poklikać i tak dalej delikatnie, natomiast nie chcę tutaj jakoś bardzo dużo tego robić, bo na około 970 myślę, że się zatrzymam i nagram osobny odcinek, gdzie to tornado na tym łowcy będziemy zamykać. Wiem, że już o tym mówię bardzo często i tak dalej, no ale jak sami widzicie, ciągle nie mam tutaj miejsca w tym ekwipunku, ciągle są jakieś itemki po 10 milionów, tutaj widzicie po 7, po 6, także no to wszystko sobie zostawiam do wiedźmy. No i tak jak mówię, do około 970, później zrobimy stop, wszystko co będę miał to sobie poczekam, aż ta wiedźma będzie chciała, a jak już będę miał tutaj czysty ekwipunek, to nagramy odcinek, gdzie to tornado zamykamy. Dobra, i tak naprawdę to by było na tyle. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, macie teraz chwileczkę, żeby to zrobić, także tego kciuka w górę możecie zostawić, wiadomo, że kciuki i w górę i w dół pozycjonują film, więc tak naprawdę obojętnie jakie zostawiacie, i tak ten film wyświetli się większej ilości osób i tak dalej, więc tego kciuka możecie zostawić. I oprócz tego jestem w ogóle bardzo prześwietlony na kamerce, ale to przez słońce, także sorki. Oprócz tego wbijajcie na Twitcha, o czym już wspomniałem, dzisiaj o 19 też będzie streamek i generalnie streamki są prawie codziennie i coś tam sobie z tego Shakesa działamy i nie tylko z Shakesa, także możecie wbijać i zapraszam. Link w przypiętym komentarzu i opisie. Dobra, więc tak, przede wszystkim oddamy sobie tutaj, widzę, że mam dwie pary rękawic, więc sobie oddamy je do kociołka, żeby troszeczkę miejsca tutaj zwolnić. No i jeszcze oprócz tego mamy tutaj na przykład taki amulet, który jest już odpowiedni, ma wygląd do tego, jak tutaj nam da bardzo, po prostu da nam dużo ten wygląd kryształu, nie? Ale z tego co widzę, on tutaj akurat daje nam 24 siły, no ale byśmy musieli robić slot na gemig i byśmy musieli zamieniać runkę, tak. Także w sumie olejemy to na razie. 24 to jest dużo, powinienem to zmienić, ale mniejsza z tym. I dobra, i tak naprawdę co? No lecimy. Lecimy, jeżeli chodzi o te lożki. Zaczniemy sobie od strefy światła, w której raczej nic nie pokonam. Tu mi też troszkę doszło golda, to możemy od razu wydać. Aha, jeszcze w ogóle zanim przejdziemy do tych lochów, to tutaj mamy wszystko zaczarowane, ale mam też sporo tutaj tego metalu, jeżeli chodzi o kowala. Uzbierałem ostatnio, więc wydaje mi się, że możemy tutaj tym pachołkom już itemki razy dwa poulepszać, dlatego że tak jak mówię, u tego kowala jest sporo tego metalu, no a wiadomo, że te razy dwa zawsze tam troszeczkę dadzą, nie? Mniej lub więcej, no ale lepiej to mieć niż nie mieć. Tak jak mówię, no jak ulepszamy razy dwa, to zabiera tylko metal, natomiast kryształu praktycznie tyle co nic, zresztą jak sami widzicie, więc możemy to sobie na szybko poulepszać i mieć z głowy. Trochę tego metalu nam pójdzie, no ale to nic, i tak ten metal prędzej czy później będzie nam zalegał i to zdecydowanie będzie nawet bardzo, można by powiedzieć, zalegał. Także po prostu sobie to machniemy. Tylko mówię, no razy dwa, bo razy trzy już zobaczcie, prawie 1700 kryształu na przykład takie buciki kosztują, żeby ulepszyć. No a nie chcemy tego zużywać, nie? Bo jednak kryształ sobie zostawiamy dla naszej postaci. Dobra, tutaj tak samo robimy razy dwa. No to jest głównie pod tą strefę mroku, tak jak mówię, no dzisiaj spróbujemy te lochy. No bo jednak jak jakieś lochy nam padną, to zawsze możemy sobie rozmontować te itemki, zawsze możemy tam powiedzmy zostawić i tak dalej, bo po prostu dużo miejsc tam tutaj to nie zabierze, nie? No głównie tutaj o rozmontowanie chodzi, natomiast no tornado to jest tak naprawdę 5 przeciwników i 5 itemków, więc jakby mija się to z celem, no bo tego miejsca za dużo nie mamy, dlatego też wolę się skupić na innych. Dobra, chyba mamy wszystko razy dwa, mam nadzieję, że nic tutaj nie pominąłem. Tutaj razy dwa, tutaj też razy dwa, jeszcze na szybko przelecę, żeby jakby nie było wątpliwości. Dobra, tutaj też mamy wszystko razy dwa. Okej, na chwilę wejdziemy sobie do tej strefy światła. No tutaj mamy dwóch magów, to będzie raczej ciężko zrobić, tutaj w sumie od razu zobaczymy, bo on ma nas na hita, my byśmy musieli go one-shotować, no ale zobaczcie, zabieramy mu krytem 24 miliony HP, więc jest to no zdecydowanie jeszcze za mało. Można by zrobić coś takiego, widziałem, że Paul Terra robił coś takiego, że na przykład swojemu berserkowi dawał wszystkie itemy na siłę i wszystkie gemy na siłę, robił taki test, powiedzmy, jak on się będzie sprawował. Tutaj myślę, że jakbym zmienił albo itemki na zręczność,
albo nawet gemy na zręczność, to wydaje mi się, że po prostu bym miał takie obrażenia, żebym go one-shotował już, ale generalnie no nie śpieszy nam się. No paladynem go zrobiłem na około 429 poziomie, ten paladyn tam ustał jeden cios i dlatego go pokonaliśmy, no ale wiadomo, no paladyn ma mniejsze obrażenia niż taki właśnie, niż taki łowca demonów, także no tym łowcom po prostu go musimy one-shotować, także teraz cały czas tą zręczność sobie lecimy, prędzej czy później to się uda, nie? Tak jak mówię, to nam akurat, tu nam się akurat nie śpieszy. No i dobra, jeżeli chodzi o tego Zeusa, no to pół HP, Jezu, jestem strasznie prześwietlony, przepraszam was za to, ale nawet zasłoniłem roletę, a i tak to widzę, że mało dało, no ale trudno, niech będzie już tak jak jest. Tego Zeusa no tak samo nie zrobimy, tam widziałem, że do połowy mu zeszliśmy, no ale tutaj żadnych odrodzeń nie będzie, ani nic w tym stylu. Ten Zeus no jakoś tam bardzo dużo nie bije, jak na maga oczywiście, no ale no zobaczcie, no on wygląda jakby to był jakiś wojownik, bo my też tutaj za dużo mu nie robimy, no ale cóż, no tutaj tak samo jeszcze będą z nim dość duże problemy. Dobra, widzę, że tutaj wszystko jest git, okej, czyli tak jak mówię, no tornadko olewamy, dzisiaj może na, jeżeli będziemy mieli jakieś miejsce, to sobie dzisiaj na streamku znowu tego tornadka troszkę pociupciamy, można by powiedzieć, no bo tak jak mówię, no jeszcze z 15 tych tornad zrobię i potem już zostawiam na odcinek. I teraz tak, no może zaczniemy od tego Smoldera, to jest mag, no i może udałoby nam się go w końcu machnąć, zobaczymy, nie? No tutaj odrodzeniami nie, o widzicie, chwila, moment i już pokonany, odrodzeniami nie oszukamy, no ale jednak mimo wszystko, dobra, możemy zapisać, mimo wszystko udało się, no mówię, no tutaj już tych lochów jakiś czas nie robiłem, więc jednak jakoś to tam myślę, że pójdzie, dobra, tutaj widzimy, że zone-shotował Magusia, tutaj jakieś kryty, Kunegunda tak samo dwa kryty, no więc w sumie taka próba, można by powiedzieć, tutaj my też ledwo, próba można by powiedzieć, że szczęśliwa, okej, to na razie sobie weźmiemy na bok, jeżeli będzie trzeba to rozmontujemy i w sumie ja zaraz biję level, to wiecie co, ja może zakręcę tutaj kółkiem, zrobię takie podstawowe rzeczy, no awki nie zrobię, ale to już trudno, nie będę tego robił na odcinku, a nie, poczekajcie, ja nie chcę rozmontowywać, na razie przynajmniej, to jest za 2,5, dobra, to zostawimy to, albo też sprzedamy, nieważne, nie chcę rozmontowywać, no bo może mi jeszcze jakieś epiki polecą, to już wolę epiki rozmontować. Tu misję dnia zrobiłem, no i teraz możemy sobie jeszcze machnąć na szybko jakąś arenkę i jeszcze tam odbiorę wehikuł czasu, bo bodajże nie odbierałem jeszcze, żeby wiecie, no jeszcze tego expa wycisnąć z tego 420 levela, bo prawdopodobnie zaraz bijemy, o dobra już, prawdopodobnie zaraz bijemy 421, no najlepiej jakbym jeszcze zrobił ławkę, tak jak mówię, ale już mniejsza z tym, i tak idziemy na golda, to nie będziemy się aż tak napinać. Dobra, lecimy dalej, no i teraz mamy upiorny jeźdźca jeźdźcy, czyli trudny loch tak naprawdę, może tutaj delikatnie popróbować, ale to jest raczej blok, no ja już o tym mówiłem, że to jest raczej blok na większości tak naprawdę tych naszych pachołków, w sensie tych naszych postaci, na większości postaci to jest blok, dla pachołków zresztą też. Także tak jak mówię, no jeżeli chodzi o tego łowcę, no to chyba też nie będzie inaczej. No to jest paladyn, nie? No i on tutaj jednak ma 820 milionów HP, więc jest dość twardy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wydaje mi się, że no niestety, chociaż tam jakaś bliska próba była, no jakbyśmy się tu odrodzili może z 4-5 razy, to może jakoś byśmy go tam poskładali, ale przynajmniej na razie się nie zanosi. Wymieniłem wczoraj jeszcze gemy na szybko, jeżeli chodzi o tego łowcę. Kto był na live, to wie, że wymienialiśmy gemy na drugi. Natomiast ja myślałem, że na tym łowcy to wypadałoby mieć jakąś kopalnię, tam nie wiem, 30 czy 31 i dopiero te gemy będą sensowne, a okazało się, że na 29 i w sumie się to dowiedziałem na pół godziny przed północą jakoś tak, że już mogę wyciągnąć gemiki pokroju na przykład tutaj 727, tu jeszcze nawet o 740 prawie mi wyleciał i tak dalej, więc stwierdziłem, że sobie na szybko wykopę i tak leciały praktycznie same czarne i to zresztą duże, no bo był ten event, także no tam grzybów dużo na to nie poszło. A dzięki temu sobie wymieniliśmy na wszystkie gemiki plus 700 minimum, więc w sensie no 700 minimum, nie? A tam widzicie, no chciałem większość mieć tak 720 plus, ale już mi potem zaczęły lecieć nawet 680, 690, to stwierdziłem, że dam sobie spokój dla tych 20 tam, oj nie, nie chciałem tego robić, dla tych 20 statystyk wydaje mi się, że nie ma to totalnie sensu, żeby tam skipować i tak dalej, no bo dość duży był rozrzut tych gemów, nie? Tutaj nam poleciał prawie 740, jak zresztą sami widzicie, bo mamy założonego, a nam potrafił też polecieć 680, więc no i to wszystkie były duże, także no niestety tak to wygląda. Dobra, wiecie co, powiedzmy, że jeszcze 50 grzybów na niego, popróbujemy, no mówię, no jakbyśmy się tu zgrali odrodzeniami naszą postacią i Kunegundy unikami, to może by była szansa, żeby go pokonać, no ale on jest jednak ciężki, więc tutaj nie jestem jakoś tam bardzo optymistycznie nastawiony.
jeżeli o to chodzi. No i sobie ciśniemy dalej. Dobra, jeszcze powiedzmy te 20 grzybów. Mam pomysł na nową serię. Pomysł na nową serię, którą jakby podesłał mi jeden z widzów bodajże wczoraj, czyli w niedzielę. Zobaczyłem ten komentarz. Dobra, tu jeszcze 3. Okej, tyle prób. Karuzela z idolami. Teraz możemy tego Alvaro popróbować. Zobaczymy, czy coś tutaj się ruszy, czy niestety nie. Jest pomysł na nową serię, żeby z każdego serwera, no głównie tych starych serwerów, no bo to jest jednak wydaje mi się, że najciekawsze, patrzeć sobie, tam ten kolega napisał, żeby 3 topowe postacie i pokazywać je na odcinku, żebym robił taki jakby przegląd top 1, top 2 i top 3. No i tak jak mówię, no coś tam komentował i tak dalej, generalnie wam pokazywał. Jest to spoko sprawa i spoko pomysł, ja to może troszeczkę tam, że tak powiem, przerobię pod siebie. Natomiast dajcie znać, co wy w ogóle o czymś takim sądzicie, czy coś takiego wam się spodoba. Ja może już dzisiaj nagram jeden odcinek i wypuszczę go jutro, żeby jakby zobaczyć, czy wam się to podoba, czy wam się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Tylko zamiast 3 postaci, to na przykład planuję 5 postaci pokazać z każdego serwera. No i wiadomo, no będziemy sobie wybierać takie serwery pokroju W1, S1, jakiś tam może pierwszy niemiecki i tak dalej, i tak dalej. No bo jednak wydaje mi się, że to są takie ciekawsze serwery. No ale oczywiście nie tylko, nie? Będziemy też wybierać jakieś tam starsze międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. Możecie dać znać, czy coś takiego wam się podoba. Mi się nigdy nie chce samemu, że tak powiem, sprawdzać, robić jakieś tam postaci na chwilę z pierwszym levelem, sprawdzać tych kont na właśnie tam jakichś starszych serwerach. A tutaj będę miał przy okazji nagranie, więc jakby przy okazji ja sobie ogarnę te postacie, jak wyglądają i tak dalej, a przy okazji dla was będzie to, wydaje mi się, że git. Także tak jak mówię, no możecie dać znać, czy wam się taki pomysł podoba. Dobra, widzę, że ten Alvaro tutaj nie ma opcji. Tych to nawet nie klikamy, bo wydaje mi się, że nie ma sensu. Bazyliszka to jest zwiadowca. No i mam takie wrażenie, że on powinien już nam tutaj się położyć, bo jednak ze zwiadowcą nie powinno być większych problemów, jeżeli chodzi o strefę mroku. Ostatnio pamiętamy, że go troszkę męczyliśmy, ale nie udało się go pokonać. No ale w tym momencie już możliwe, że nam się uda, nie? No zobaczymy, troszkę go tu popróbujemy. No jest w nim nadzieja dość duża, pokładana przeze mnie przynajmniej, no bo jednak wiecie, no to jest zwiadowca, nie? To jest zwiadowca, jeszcze to jest strefa mroku 6x20 dopiero, także zobaczymy. Więc tak jak mówię, dajcie mi znać pod tym filmem, a ja może za chwilę, tak naprawdę po nagraniu tego odcinka, nagram od razu drugi odcinek, gdzie właśnie coś takiego zrobimy. Pierwszy odcinek testowy. O dobra, udało się pokonać go. I poczekajcie, chyba nam się nie zapisało, chyba nam się zbugowało, o ile dobrze wiem. Tylko jeszcze poczekajcie. Ostatnia bitwa, pomiń, zapisz walkę, cyk. No i zobaczmy, jak to wygląda. Tak, już nam się niestety demoralizator pokazał. Także szkoda, co my w ogóle tu dostaliśmy? Coś na zręczność, czy dla Kunegundy będzie ok, nie będzie ok. I tu akurat już wiemy, że możemy zmienić sobie wygląd na ten, bo ten nam da sporo kryształów i możemy go od razu rozmontować i już będziemy mieli jakiś tam slocik dalej wolny, można by powiedzieć. No i dobra, i teraz mamy demoralizatora, to jest kolejny zwiadowca i może z nim też uda nam się wygrać. 421 level wbiliśmy, więc też spoko. Jak najbardziej git. Tak naprawdę no z Tornada jeszcze prawie jeden level nam tutaj wejdzie, więc będziemy mieli 422. Także nie wygląda to tak źle, biorąc pod uwagę, że jednak bardzo dużo osób stopki tutaj idzie tak naprawdę, z tego co wiem, cały czas w Expa. Chyba Wieniek tutaj idzie w Golda, z tego co wiem. I to już od dawna zresztą. On te statystyki ma dość ładne. Ale tutaj na przykład, nie wiem, poczekajcie. Misiek na przykład idzie, z tego co wiem, cały czas w Expa. Kto tutaj? Cinu chyba też cały czas w Expa idzie i tak dalej. Także no te najwyższe levele idą jednak w Expa, natomiast my tutaj się w Golda będziemy tak naprawdę cały, już od 400 levela idziemy w Golda, także no jakoś bardzo z tym levelem nie odstajemy, więc to jest jak najbardziej git, jak dla mnie. No ale zobaczymy, no tak jak mówię, no Tornadko jeszcze nam da ten prawie jeden level, no i tutaj jakoś sobie wbijamy. No zobaczymy, no ten demoralizator też nam chyba powinien paść, to jest tak samo zwiadowca, nie jest chyba o wiele mocniejszy od tamtego. No niestety nie mam walki zapisanej, a nie zwróciłem uwagi, jakie tamten miał statystyki, no ale popróbujemy. No tutaj tak naprawdę, o tam zobaczcie, jaka była bliska próba, tutaj tak naprawdę no jakieś odrodzenia, uniki i ten zwiadowca też padnie, nieważne ile tam by miał tej zręczności i tak dalej, no bo to jeszcze nie są jakieś tam bardzo, bardzo duże wartości. I dobra, i tak naprawdę jeżeli chodzi o ten mój
tą moją serię, to tak jak mówię, możecie dać znać, ja już sobie dzisiaj poczytam wasze opinie, a odcinek tak czy siak wrzucę, zobaczymy, czy wam się spodoba. Wiadomo, że to będzie tam, żeby zobaczyć, jak po prostu te osoby topowe na już starych serwerach, czyli naprawdę już musiały poświęcić lata na daną postać, jak sobie tą postać prowadzą, jak tam to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to będzie dość ciekawe i może wam się spodoba. Także bardzo dziękuję widzowi, który mi to napisał i podsunął taki pomysł. Tak jak mówię, ten komentarz zobaczyłem w niedzielę, on to chyba mi w niedzielę napisał, jakoś tam z rana. Na streamku już was o tym pytałem wczorajszym wieczorem i pisaliście, że raczej git. Także no, może zobaczymy. No jeżeli wam się nie będzie podobać, to po prostu nie będziemy tego robić. No ale testowo można coś tam machnąć. Dobra, no ile my jeszcze chcemy na niego? No może ze 100 grzybów. No jeżeli nam się nie uda, no to polecimy dalej. No bo nie będę tutaj wydawał nie wiadomo ile. A jednak mimo wszystko zobaczcie, że... O dobra, pokonany, kurde, i znowu nam się nie zapisało, no coś nam się tu buguje niestety. Mamy jakiś pasek na wszystkie cechy, poczekajcie, ja się tutaj może przeloguję. No ale niestety już i tak mi zapisze tego. Poczekajcie, tutaj jakaś walka, o zobaczcie, walka mojego druida akurat z tym, z Zerafimem. To akurat spoko, że takie coś, o tu jeszcze w ogóle bez zmiany gemów i tak, no tak, bo to w sumie, a nie, to może być w ogóle jakaś stara ta. No ale nieważne, dobra, zapisaliśmy i zobaczmy, że no niestety, strażnik złotego jaja już nam się zapisał, czyli znowu nam pominęło. No szkoda, bo tak naprawdę tracimy walki, no ale trudno, lecimy dalej. Mamy strażnika złotego jaja, to jest wojownik, no i też sobie na niego zużyjemy, tak można z 200, może z 200-250 grzybków i zobaczymy. No tam było 57 milionów, no on tak samo powinien paść, nie? Tutaj w tej strefie mroku jednak nie ma takich jakichś, w sensie w uświęconej tradycją szkole magii, jeżeli chodzi o strefę mroku, nie ma takich bardzo dużych bloków. Zazwyczaj troszkę tych przeciwników, jak tam odczekamy jakiś czas, to pada jeden za drugim, więc no zresztą jak sami widzicie, także i może tego strażnika złotego jaja byśmy byli w stanie położyć na łopatki. No jeżeli wbiłbym 422 level, byłbym bardzo zadowolony. Jeszcze troszkę lożków nam zostało, więc zobaczymy. No ale nie wiem, no nie wiem. Tam była bardzo fajna próba, niestety nieudana, nieszczęśliwa, bo tam nie pokonaliśmy go po prostu, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. No i tak naprawdę tyle. Możecie dać znać, ile wam statystyk wpadło po tym weekendzie Golda. No mi dość sporo w sumie, zależy oczywiście od postaci, ale na przykład na takim druidzie średnio, który ma tam 379 level, 378 miał chyba w piątek, robiłem średnio po 900 milionów miliard, oczywiście idąc na Golda w te 3 dni. Także no sporo statystyk jak na taki serwer tam wpadło. No wiadomo, no na innych kontach to tych statystyk tak samo. No tutaj to kółko bardzo dużo dawało, nie? To kółko bardzo dużo dawało, bo tak jak na przykład na tym łowcy robiłem, nie wiem, 1,1 miliarda, 1,2 czasem. Tak jednak to kółko potrafiło mi dać nieraz 200-300 milionów, więc automatycznie przez dzień potrafiłem zrobić, wiecie, 1,5 miliarda, 1,6 chyba miliarda nawet jednego dnia wyciągnąłem, także no jest to bardzo dużo. Dobra, no widzę też, że ten strażnik póki co stawiał opór, więc go olejemy. Tutaj mamy tą Hel i ta Hel to jest mag i może ją też by się udało pokonać, no nie wiem, tam widzieliście, że bliska była pierwsza próba, no z 226 milionów zostało jej 9, także też no bliska próba, zobaczymy. Zobaczymy, popróbujemy ją. Mamy tutaj wszystkie odporności. Na co ona jest w ogóle odporna? Odporna na ogień. My tu mamy błyskawice, wojownik ma zimno, tu ma zimno i tu ma błyskawice. Ok, czyli można by powiedzieć, że mamy idealne runy na nią, bo na nic z naszych nie jest odporna. No a wiadomo, na maga jest to potrzebne, no bo jednak temu magowi trzeba takie potężne, soczyste krytyki wsadzić i wtedy on będzie do zrobienia. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. Strasznie mnie denerwuje ta kamerka. W sumie też mam światło zapalone, może niepotrzebnie, jeżeli mi aż tak słońce tutaj wali do pokoju, no ale nic, no mam nadzieję, że wam to jakoś bardzo nie przeszkadza. Dobra, no było 9 milionów, no strasznie by było szkoda jej nie pokonać w tym momencie, znowu 9 milionów. W sumie fajnie, jakbyśmy taką walkę bliską zapisali i zobaczyli, jak to wygląda, 25 milionów. Poczekajcie, no jakby nam się trafiło jeszcze jakieś 9 czy coś koło tego, to byśmy sobie zapisali i zobaczyli, czy jest tam jakiś potencjał na może jakiegoś lepszego hita. No ale dobra, poczekajcie, na razie nie będę tak spamował, tylko bardziej sobie można powiedzieć, że przytrzymam ją. O, no to ciekawa próba, mówiąc szczerze. Dobra, zapiszemy tą walkę i zobaczymy. No jeżeli takie coś było, no to raczej jest to do zrobienia. Zawsze tam mógł jakiś mocniejszy... O, na przykład tutaj pierwszy jego cios nie był krytykiem i ten cios nie był krytykiem, dopiero ten. Czyli ona jest na luzie do zrobienia, to wygląda. Maguś też nie dał jednego kryta, dopiero drugi krytyk. Jak tutaj Kunegunda? No tutaj Kunegunda musiała na pewno te krytyki. O, tutaj nie było krytyka. No jak z naszej strony? No tutaj jeden krytyk jest, drugi krytyk jest.
No i trzeci krytyk jest. No zobaczcie, ile my straciliśmy obrażeń. No chociaż jeden krytyk od tego Barbara i to wypadło. Dobra, no to co? No chyba spamujemy, dopóki nie padnie, no bo to jest do zrobienia bez, mi się wydaje, większych problemów. Mam taką nadzieję przynajmniej, że nie będziemy tu musieli wydać nie wiadomo jakiej ilości grzybów. No ale okej, no lecimy i zobaczymy. Tak naprawdę co? No zostają nordycy bogowie. Prawdopodobnie jak ją pokonamy, to raczej kolejnego już nie pokonamy. Tutaj ten poziom trudności, jeżeli chodzi o tych przeciwników, rośnie dość znacznie, można by powiedzieć, z każdym przeciwnikiem. No ale zostaje nam jeszcze 13 piętro, zostaje nam jeszcze Esteros, więc zobaczymy, jak to generalnie pójdzie. Tylko no niech ona padnie, no bo szkoda mi grzybów na coś takiego, co jest tak obvious do zrobienia, nie? Szkoda mi na to grzybów, mówiąc szczerze. Myślałem, że to padnie tam góra po 100, a tu zobaczcie, że troluje nas i to bardzo nas troluje. Bo kurde, no to musimy my jakieś tam te krytyki porobić, no ale w sumie nasze pachołki też, nie? No ale po takiej próbie to aż żal tego nie przeklikać, no bo jednak to powinno być bez problemu do zrobienia. No ale dobra, zobaczymy. 1570, no ile jeszcze na nią chcemy poświęcić? No powiedzmy, że do 1450, jeżeli ona nie padnie, to polecimy do Esterosu, tam było znowu 12 milionów, polecimy do Esterosu, zobaczymy to 13 piętro, jeżeli tam nic nie podziałamy, to jeszcze do niej wrócimy, możemy się tak w sumie umówić, bo dlaczego by nie? Dobra, no lecimy dalej. No bo, no kurde, no sami widzieliście, no ona jest do zrobienia, chyba tutaj nie muszę za wiele tłumaczyć. Mam nadzieję, że każdy mniej więcej to rozumie. Mamy już 20 minutę nagrania w ogóle, strasznie nam się przedłuża. Dobra, udało się ją pokonać, super, i przy okazji ją zapiszemy, mam taką nadzieję. Dokładnie, zapiszemy ją sobie bez problemu. To w sumie później może na miniaturkę dam, jako taki troll, ale dobra, to nieważne. Zobaczymy, jak tutaj poszło. No barbar krytyk, teraz zwykły na przykład, zobaczcie. Teraz mamy krytyk, no i okej, poszło, teraz mamy tak, krytyk, okej, no tutaj zwanshotowany maguś, tutaj mamy krytyk, no i tutaj zwykły, no i zostało nam nie za wiele do zbicia, tak naprawdę no dwa mocne krytyki, ale tutaj chyba no jeszcze jeden zwykły, no i dokładnie i tutaj 41 milionów, co prawda ledwo, bo no nie można powiedzieć, bo ledwo zostało nam 4,5 miliona HP, ale grunt, że się udało i mamy coś znowu na zręczność, nie ma w ogóle sensu, ale znowu możemy zmienić wygląd na ten i znowu możemy rozmontować, żeby tutaj miejsca nam zostało. Czyli co? No zobaczymy, co tutaj teraz mamy. Teraz mamy Tora. Tor to jest wojownik i on jest ciężki, no zobaczcie. On tutaj tego HP nie ma jakoś wcale dużo, bo ma 720 milionów, czyli w teorii, no jak na strefę mroku, nie jest to jakoś tam wybitnie dużo i na wojownika oczywiście, no ale zobaczcie, on tutaj jest strasznie, strasznie mocny, odporny na błyskawice, no i ciężko z nim tutaj będzie, więc generalnie nie ma w ogóle sensu go próbować. Lecimy dalej, mamy w Esterosie tego pudla miniaturę, czyli jest to wojownik, może on będzie do zrobienia i mamy tutaj tego Leandera i tak naprawdę ile nam jeszcze brakuje? 600 milionów oni by nam dali, czyli troszkę by nam brakowało expa do tego 422 levela, no ale dobra, no zobaczymy, no Leander, może go jakoś pokonamy, pierwsza próba, zobaczcie, można powiedzieć, że obiecująca, natomiast zobaczymy, jak to będzie dalej, no miałem w sumie mniej grzybów wydać, ale idzie to całkiem nieźle, także popróbujemy, chcę ten level jeszcze jeden może docisnąć, może jakoś tam nam się uda, zobaczymy. W każdym razie, no zobaczcie, ten Leander, no tutaj póki co mu schodzimy mniej więcej do połowy, także no nie wygląda to jakoś super, ale może jakaś tam jedna fajna próba i może by się go faktycznie udało pokonać. Tak jak mówię, to jest wojownik, nie ma jakoś tam wybitnie dużo HP, bo zaledwie niecałe 400 milionów, natomiast bije bardzo mocno, nie? Bije bardzo mocno, no i tutaj no to wypadałoby tak jak standardowo, no uniki Kunegundy plus jakieś kryty, no i tak samo odrodzenia nasze plus jakieś kryty i powinno to pójść, nie? No tak jak mówię, no ta pierwsza próba była dość bliska, teraz tu widzę, że on też blokuje dużo, także to też jest minus dla nas, no ale okej, no zobaczymy, możemy w sumie zobaczyć, jak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi o jego obrażenia. No tutaj Barbarowi, no na Barbarze to wcale nie wygląda, jakby on tam jakoś bardzo, bardzo dużo mu bił, no ale Barbar mu też za dużo nie bije. Tutaj fajny krytyk od Magusia, no ale go prawie zwanshotował, drugi krytyk, także to akurat git. No Kunegunda niestety nie zrobiła praktycznie nic, no i my tutaj, no średnia próba, nie? Maguś fajne krytyki rozdał, no ale niestety uniki nie pomogły, odrodzenia nie pomogły. Dobra, tam było 76 milionów, ile my chcemy jeszcze na niego wydać? Powiedzmy, że do 1200, do 1200 150 grzybków jeszcze, jeżeli się nie uda, to leci do Esterosu, no i zobaczymy, jak ten Esteros nam
pójdzie. No pudla miniaturę chyba zrobimy, natomiast 9 to jest bodajże Górołaz, no i z nim chyba będzie problem, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale tak samo, no to zobaczymy i sami ocenimy, nie? No szkoda, bo jednak liczyłem, że ten 422 wbijemy, no a tutaj sami zobaczcie, no już nie mamy tak naprawdę do czego się cofnąć, ewentualnie byśmy mogli z Tornada coś tam wycisnąć, no ale Tornadem to najlepiej było, tak wiecie, tylko dobić te tam powiedzmy 100 milionów ekspa czy coś koło tego, no bo jednak więcej robi z tego Tornada przy naszym ekwipunku nie ma totalnie sensu, ale okej, na razie nie ma co gdybać, zobaczymy, no może jakoś się tutaj uda i na przykład za ostatniego grzyba planowanego na Leandera on nam padnie, no a jeżeli nie, no to trudno się mówi, co tutaj więcej dodawać, wydaje mi się, że nie ma sensu totalnie nic, no ale zobaczcie, no spora była przerwa od tego łowcy, już dawno tutaj naprawdę nic nie robiliśmy i te lożki jakieś tam zaczęły padać, nie? Ta szkoła magii chyba dwie padły, Hemoridor jeden, nordyccy bogowie też jeden, także git, nie? Zawsze to jakiś tam progresik, zawsze tam troszkę expa do przodu. Dobra, poczekajcie, ja nawet z ciekawości w sumie spojrzę, tutaj mamy te bitwy, 4 styczeń chyba ostatni raz tutaj na tym łowcy coś robiliśmy z tego co widzę, czyli no już 1,5 miesiąca temu, więc bardzo, bardzo długo, dobra, czyli tak, lecimy do tego Esterosu, zobaczymy jak to tutaj będzie szło, jeżeli chodzi o tego pudla miniaturę, no i może jeszcze do tego Leandera się cofniemy, no ale zobaczymy, no to musimy wszystko wyliczyć, że tak powiem, no ale zobaczcie, że kurde, ten pudel miniatura, myślałem, że on padnie po kilku grzybach, nie? Miałem takie wrażenie, a tutaj zobaczcie, że ten pudel tak samo nam niestety opór stawia, co nie jest jakoś bardzo fajne dla nas, no ale trudno, nie? No, co by tutaj zrobić innego niż troszeczkę go poklikać, nie? Dobra, mamy 8 na 20, tak jak mówię, no 9 to jest bodajże Górołaz, czyli ciężki przeciwnik i raczej na nim się znów zatrzymamy, ale tego pudla, tak jak mówię, no on raczej w strefie światła nie stawia dużego oporu, także wydaje mi się, że i tutaj w strefie mroku powinniśmy, zwłaszcza po takim czasie, już go jednak machnąć, no ale tutaj no Kunegunda się musi odpalić przede wszystkim, no są tam z tych 550 milionów, są jakieś próby 120 i tak dalej, no ale zobaczymy, no powiedzmy, że go poklikamy do 900, jeżeli się nie uda, no to co możemy zrobić? No to chyba nic, to już raczej do Leandera nie będziemy wracać, bo i tak jak pokonamy Leandera, to nam tutaj nic nie da. Nie będziemy się też tak bardzo z grzybów zerować, no bo chyba nie ma to sensu, nie? Wydaje mi się, że jednak nie ma to większego sensu. No szczerze mówiąc, myślałem, że przynajmniej po jednym przeciwniku z tego Esterosu i z tego 13 piętra pokonamy po jednym przeciwniku, no i wtedy by nam tam brakowało, tak jak mówiłem, około 100 milionów mniej więcej expa do kolejnego levela, no i wtedy byśmy sobie, o zobaczcie jaka tam była bliska próba, no nie, znowu nam dało takie, żeby klikać dalej, głupia gra. No i wtedy byśmy sobie, wiecie, tym Tornadem czy tam czymś innym podobijali, nie, ten level, no ale tutaj z tego co widzę nie jest to wcale takie proste, chociaż no próba, no to jest do zrobienia, i Leander jest do zrobienia i to jest do zrobienia, no nie oszukujmy się, tylko może trzeba by było wydać, nie wiem, na jednego 3000 grzybów na przykład, nie? Także no to już jest totalnie bez sensu i totalnie mija się z celem, no ale okej, no zobaczymy jak to pójdzie tutaj, no jeszcze powiedzmy te 70 grzybów, no i zobaczymy dalej, 27 milionów znowu, no kurde, no on jest tak do zrobienia, tak go można pocisnąć tutaj, no a zobaczcie, że nasz pech niestety, no i nie jest to wcale takie proste, no ale okej, zobaczymy. Także tak jak mówię, no możecie napisać co do tej serii, co myślicie o tej nowej serii, ja tak jak mówię i tak ją raczej nagram i to w sumie zaraz i puszczę jutro prawdopodobnie ten odcinek, to już będziecie mogli sami ocenić jak to będzie wyglądać mniej więcej, no i możecie też napisać jak tam, ile golda i na jakim levelu też możecie dopisać wam wpadło właśnie z tego, dobra jeszcze 5 grzybków, właśnie z tego eventu Golda, nie? Dobra, no i co my tutaj chcemy robić? Tak naprawdę co? No dobra, jeszcze powiedzmy 100 grzybków na... O, a to ciekawe. To bardzo ciekawe. Miałem powiedzieć, że jeszcze 100 grzybków na Leandera i 100 grzybków może na tego, ale tutaj Leander nam padł i to dość szybko. Zobaczmy te rękawice, plus 7. Na razie je sobie zostawimy, ewentualnie później rozmontujemy. Możemy to w sumie obejrzeć. Zapisało nam się jak najbardziej git. Dobra, wojownik tu za wiele nie zrobił. Maguś 2 krytyki widzę, że rozdał, więc fajnie. Kunegunda za wiele nie zrobiła w sumie. Czyli my tutaj jakieś odrodzenia musieliśmy kosmiczne porobić. Pierwsze odrodzonko, on tutaj jeszcze zablokował.
Okej, żadnych krytyków z naszej strony. Drugie odrodzonko, dobra, cyk. No i tutaj potężny krytyk i chyba teraz będzie krytyk, dokładnie, no. No i git, kurde, no tego to się można powiedzieć, że nie spodziewałem. Myślałem, że jednak nie padnie, ale dobra. Teraz mamy jakiegoś maga. Tego maga, no to my nie zrobimy. Nie ma generalnie opcji go zrobić, także w ogóle nie będziemy tu próbować. Natomiast mamy jeszcze tego pudla miniaturę. No i co? No i czy my chcemy na Hama dopchnąć ten level? No nie wiem. Jeżeli ten pudel miniatura... Dobra. Nieważne, nie było tematu, czyli 422 level dzisiaj wbijamy bez problemu. Pudel miniatura, cyk, obejrzymy sobie tą walkę, no i z tornadka sobie już dobijemy na spokojnie te... No musimy zrobić 3 tornada z tego co widzę i będziemy mieli level. No tak to generalnie wygląda, no co ja wam tu będę tłumaczył. Tak wygląda ta gra, dajesz po 200-250 grzybów na przeciwnika i nic się nie dzieje. A potem nagle dajesz 5 grzybów i pada i na drugiego dajesz 10 i też pada. No co mogę powiedzieć, no gitara, nie? Dobra, Kunegunda tutaj. No Kunegunda za wiele nie zrobiła, zobaczcie sami, że praktycznie nic. No tak samo z Leanderem za wiele nie zrobiła. Także no tutaj my tymi odrodzeniami i tymi jakimiś mocnymi krytykami musieliśmy... Tutaj już w ogóle bez odrodzenia i sporo mu zbiliśmy swoją drogą, on za wiele nie blokuje. Tu zobaczcie, potężne kryty, drugie odrodzenie znowu. No jak zrobimy tak dwa odrodzenia, zauważyłem, to te walki przeważnie są wygrane, więc tak średnio dwa odrodzenia nam są potrzebne. Mamy bardzo fajny klejnot, jeżeli chodzi o naszego Barbara. Tutaj tylko musimy zmienić runkę, więc zrobimy to od razu. No i mu damy, nie? No bo już tutaj ma slota na klejnot, więc jak najbardziej można mu go dać. Tutaj mu oddamy, tutaj zrobimy razy dwa od razu. No i dobra, git, wydaje mi się, że git. Okej, czyli co? No teraz mamy tego górołaza, dobrze pamiętam. Także w ogóle nie ma, w sensie no wiadomo, może i też by była szansa na pokonanie go, ale generalnie mija się to z celem, jak możemy sobie na spokojnie tornadem dobić te tam troszkę milionów expa i mieć to z głowy. Mamy jakiegoś zwiadowcę, który został pokonany, teraz kolejny zwiadowca, który szybko padnie. No i mamy wojownika, z wojownikiem się chyba trochę pomęczymy. Zobaczcie, że w ogóle nam itemki nie lecą. To tak naprawdę z jednej strony fajnie, bo nam nie zawalą ekwipunku. Natomiast z drugiej troszeczkę słabo, no bo jednak zawsze to by był goldik. No taki itemek obecnie z tornada to są, jak poczekamy na wiedźmę, dwie statystyki. Więc no jednak można powiedzieć, że jest to pożądane. To jest ostatni generalnie przeciwnik. Chyba powtarzam generalnie, więc przepraszam za to. Ale to jest ostatni przeciwnik, którego musimy pokonać. I dokładnie, mamy 422 level. I tak samo nam nie dał niestety itemku żadnego. Dobra, to by było chyba na tyle. No dwa levele wbiliśmy, czy tam około półtora, nie wiem ile mieliśmy dokładnie. Chyba mieliśmy ponad 420 i ponad połówkę, więc powiedzmy, że półtora levela wbiliśmy. Git, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to strzelcie kciuka w górę. Wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu. Wbijajcie na Twitcha, na którym dzisiaj będzie live'ik. To już sobie ogarniemy chyba na live'iku, żeby to porozmontować i tak dalej, żeby tam pozmieniać wyglądy na odpowiednie. Nie będę oczywiście tego robił na odcinku. I w zasadzie tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawiliście lajka, zostawiliście subskrypcję z dzwoneczkiem. Już się powtarzam i przepraszam. I też przepraszam oczywiście za to światło, które jest bardzo przesadzone z lewej strony. No ale niestety no, okno mam po lewej stronie i strasznie daje słońce, więc tak to wygląda. Dzięki wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.